Urząd Gminy Święciechowa zatrudnia specjalistę, którego głównym zadaniem jest pozyskiwanie pieniędzy unijnych na realizację lokalnych projektów. Przygotowane przez samorządowców aplikacje złożone do Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior zostały pozytywnie rozpatrzone z korzyścią dla społeczności lokalnej. Udało się pozyskać środki na przebudowę sali wiejskiej w Święciechowie. Pochodzą one z programu LIDER, będącego częścią programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. W sali wiejskiej odbywają się widowiska, koncerty, służy także jako miejsce spotkań okolicznościowych. Wyposażenia zaplecza pozazdrościć może Święciechowie nie jeden obiekt. Znajdujemy się w kuchni sali wiejskiej w Święciechowie, gdzie zakres prac obejmował w zasadzie cały obiekt. Z jednej strony remontowo, czyli w zasadzie wszystkie instalacje grzewcze, wodne, sanitarne, tynki, nawierzchnie, elewacje, podposadzki, posadzki i dodatkowo została dobudowana część zaplecza i przebudowana całkowicie kuchnia nasza tutaj. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej przebudowy, stąd też pewnie się tutaj znajdujemy. Mogę tak powiedzieć, ponieważ ci, którzy wynajmują tą salę i korzystają z tej kuchni, czasami korzystając nawet z zawodowych kucharzy, mówią, że rzadko spotyka się tak wyposażone kuchnie. No i to ma właśnie to znaczenie. Z jednej strony dla ludzi, którzy wynajmują to miejsce, ale z drugiej strony również dla nas, którzy organizujemy wiele spotkań dla społeczności, ma no, niebagatelne znaczenie, bo uznajemy, iż to, co się u nas dzieje, to jest najważniejsze. My staramy się też korzystać z tego miejsca dla ludzi, dla mieszkańców, nie tylko miejscowości, ale również gminy, organizując różnego typu wydarzenia tutaj. Dofinansowanie z tego programu wynosiło tutaj 500 000 zł, 500 tysięcy złotych. Cała inwestycja to było 750 tysięcy. Dodatkowo, kiedy zebraliśmy się tutaj za tą przebudowę, no stwierdziliśmy, że trzeba zmienić ten system grzewczy. Z innych własnych środków dobudowaliśmy całościową klimatyzację, taką klimatyzację z wykorzystaniem nawet ciepła wytwarzanego przez ludzi, co spowodowało tutaj oczywiście pewnego rodzaju oszczędności, które pojawią się na przeciągu wielu lat, natomiast inwestycyjnie na pewno to nam się będzie kiedyś opłacało. Także obiekt, remont wykonywany na przełomie roku 2011-2012, oddany do użytku latem 2012 roku na Dni Święciechowy na Dożynki. Myślę, że zadowala wszystkich tych, którzy tutaj są, pracują tutaj, jak również tych, tutaj do nas przyjeżdżają. Dofinansowanie z programu LIDER umożliwiło kompleksowy remont. Obecnie prowadzone są kolejne prace i ulepszenia. Nie wszystko na początku wiedzieliśmy. Oczywiście wiedzieliśmy o tym, że trzeba zabezpieczyć elewacyjnie wewnętrzne ściany, bo goście czy młodzież tutaj ćwicząca, ta sala żyje codziennie. Tutaj zapewne Państwo wiecie, że zespół Marynia ma codziennie próby na tej sali, także no, zabezpieczamy. W tym momencie remontujemy podłogę na scenie, jak również planujemy położyć lamperię wokół całej sali wiejskiej i stwierdziliśmy po ostatnim występie tutaj artystów śpiewających na tej scenie, że mimo iż akustyka na tej sali jest dobra, to zmienimy jeszcze jedną ścianę i wybudujemy ścianę akustyczną po to, żeby już była bardzo dobra, aby i artyści występujący i słuchacze osiągnęli oczekiwany efekt.